Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Mamy alternator już wstawiony i widzę, że mamy jeden problem. Pasek, który napędza pompę wody, idzie na drugim kole, bo to koło ma trzy rzędy. Pierwszy to jest alternator, drugie to była. Pardon. Pompa wspomagania plus pompa wody. Trzecie to była klima. Tylko, że jest dość zniszczone te koło. Będę musiał je troszeczkę podreperować, żeby nie niszczyło pasek. No ale jest dupa, jak to się mówi. Bo muszę założyć coś, żeby pompę wody napędzać później. No ale to się jakoś rozwiąże. Popatrzymy sobie na paski. Taki był. A takie mam, jak to się mówi, ze swojego, bo wymieniałem tak, co producent zaleca, albo co kilometry, albo co kilka lat, co chyba 2 lata wymieniałem. No i jeszcze jest teraz tak, kolejna rzecz. Kolejna ważna rzecz. Tu mamy jedną wiązkę kablową. Mniej więcej tak to będzie ułożone na silniku. Jest dużo rzeczy, na przykład to są światła i dodatkowe rzeczy, które ja teoretycznie nie będę potrzebował. Część napisów zostało, co czego jest, a część niestety mi pospadała. No i będę musiał kombinować. Później do całej rozdzielki będę musiał jakoś się dorwać. Nie mam wyciągniętej trzeciej wiązki, co jest jakby pod samą jakby tablicą rozdzielczą. Ale to już swoją drogą, bo to jest jedna wtyczka, która chyba przychodzi do tamtej wtyczki. Ja potrzebuję tak ręczny, bo będzie zabezpieczenie, jak to się mówi, przed zaciągnięciem. Będę potrzebował jeszcze, to jest chyba pompa, a to jest czujnik poziomu. I chyba wykorzystam otwarte drzwi, jak będę miał jakąś klapę zabezpieczającą. A resztę wiązki będę musiał wypróć, więc na razie będę walczył z tym, żeby to popodłączać. Później jakoś spróbuję z tym. Chwilowo nie będę pruł nic, później dopiero będę jechał dalej. Bo powiem szczerze, chwilę tylko to potrwało, a już do końca nie pamiętam, gdzie co było. Na szczęście mam jeszcze swojego. I mogę to sobie posprawdzać, ale troszkę za słabo sobie to poopisywałem. Dobra, kolejny dzień, kolejne wyzwanie, czas start.